Szczęść Boże, coś Wam powiem. W czasie Soboru Watykańskiego II napisano dokument Lumen Gentium, a w nim zawarto słowa. Słowo Boże porównuje się do nasion zasianych w polu. Ci, którzy słuchają z wiarą i przyłączają się do trzutki Chrystusa, otrzymali królestwo. Następnie ziarno samo z siebie kiełkuje i rośnie, aż do czasu żniwa. Nie da się ukryć, że Bóg siejąc chce, by to ziarno wydawało jak najlepszy plon. Stara się siać na najlepszych gruntach, ale czasem to ziarno pada na drogę, na miejsce skaliste, między ciernie. Jednak większość pada na ziemię żyzną. Pytanie wynikające z tej przypowieści brzmi, jak ja słucham Słowa Bożego? Bo od tego, co słyszę, zależy jakość mojego życia. Do moich uszu może docierać wszystko. Plotki, pomówienia, oskarżenia, fałszywe informacje, prawda. Każda z tych informacji jakoś na mnie wpływa i zależnie od tego, czego dotyczy, kieruje moim życiem. Jezus mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. Uszy mamy, ale czy słyszymy to, co słyszeć powinniśmy? Słowo Boże jest niesamowite. Święty Paweł mówi o nim, że jest jak miecz obosieczny, zdolny do oddzielenia duszy od ciała, a więc do tego, by odciąć się od tego, co ziemskie i podążać ku temu, co duchowe. Tak można najprościej sobie to wytłumaczyć. Jeremiasz mówi o Słowie Bożym, że pochłaniał te słowa, bo one stawały się dla niego rozkoszą i radością serca. A czym jest dla nas Słowo Boże? W dalszym ciągu wydaje mi się, że jest dla nas czymś obcym. Nie możemy z protestantami stanąć do dyskusji, bo oni Biblię studiują i o niej rozmawiają. My w domach ją mamy, ale nie sięga się po nią zbyt często. Mamy mnóstwo przekładów pisanych, a jest także wersja Biblii audio, którą możemy słuchać przy różnych czynnościach, żeby Bóg był obecny w moim życiu. Ja wczoraj jadąc autem wsłuchiwałem się właśnie w całą Ewangelię według świętego Mateusza. Jest to seria prawdziwa pomoc w zapoznaniu się z tekstem. Tylko sam tekst jest kawałkiem tego ziarna. Ziarno, by wydało plon, musi mieć odpowiednie warunki. Dobry grunt, miejsce na wzrost, troskę i czas. Glebą jest nasze serce, które musi być wolne od chwastów, dobrze przygotowane, bez kamieni. Chwasty i kamienie to nasze grzechy, które zagłuszają Słowo Boże. Nie pozwalają mu się zakorzenić. Dobre przygotowanie serca to wzbudzenie pragnienia, by to Słowo do mnie docierało w łasce uświęcającej i odżywione sakramentami. Najlepszym pługiem, który przygotuje nasze serce, jest wprowadzanie w czyn przykazania miłości. Przyjmowanie Słowa nie jest proste, ale kiedy prosimy przed rozważaniem o obecność Ducha Świętego, to On nas w tym poprowadzi. Oprócz tego, że nasze serce jest polem do wzrostu w nas tej łaski Bożej wyrażonej w Słowie, to my także jesteśmy ziarnem, bo wciąż wzrastamy. Nieustannie się uczymy, jak najlepiej wykorzystać nasz potencjał, by przynosić dobre owoce i ubogacać ziemię swoimi darami. Całe nasze życie i nasza praca przyczynia się do końcowego sukcesu, który może być 30, 60 albo 100-krotny. Warto więc przyglądać się swojemu życiu i wyciągać wnioski z każdego wydarzenia, by owoc był jak największy. Ziarno wzejdzie w sercach tych, którzy chcą na co dzień pracować nad swoimi słabościami, widzieć i słuchać innych ludzi oraz ich potrzeby. Nie żyć tylko dla siebie, ale mieć odwagę żyć zgodnie z przykazaniami. Z Panem Bogiem.